Boże w dobroci, nigdy nie przebrany, żadnym językiem nie wypowiedziany. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego nad wszystkie dobra. Tyś u serca mego najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, sam jeden u mnie, sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Dziś w Niepokalanowie gromadzimy się na mszy świętej pogrzebowej, żegnając święta pamięci brata Włodzimierza Plewińskiego, który odszedł w młodym wieku, 58 lat, a w zakonie po 37 latach. Dziękujemy Panu Bogu za dar powołania zakonnego. Prosimy Pana Boga o miłosierdzie, aby Bóg przyjął go do nieba razem ze świętymi. Pragnę gorąco powitać wszystkich obecnych na tej mszy świętej, przede wszystkim ojca prowincjała z Warszawy Grzegorza Bartosika, który przewodniczy tej mszy, sekretarza prowincji ojca Zbigniewa Kopcia, który za chwilę przeczyta życiorys brata Włodzimierza. Witam współbraci ze Stoczka, Niepokalanowa Lasku, księdza proboszcza z Burzynina, proboszcza rodziny parafii brata Włodzimierza, księdza Pawła Dorucha. Witam najbliższą rodzinę brata Włodzimierza, rodzonego brata Zbigniewa z rodziną, siostrę Irenę z rodziną, siostrzenicę z rodziną, pozostałą rodzinę i chrzestną Halinę. W czasie tej mszy świętej jeden z kapłanów modli się za zmarłych Marię Grobelną, Krystynę Radosz i zmarłej z rodziny Radoszów. Wysłuchajmy teraz życiorysu brata Włodzimierza. Świętej pamięci brat Włodzimierz Jan Plewiński, profes uroczysty, jubilat w zakonie, należący de familia do klasztorów Niepokalanowie, zmarł w szpitalu w Płocku dnia 7 marca 2024 roku w wieku 58 lat, przeżywszy 37 lat w zakonie. Włodzimierz Jan Plewiński urodził się dnia 6 maja 1965 roku w miejscowości Burzenin w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim w rodzinie rolniczej Mieczysława i Janiny z domu Smuszna. Dnia 13 czerwca 1965 roku otrzymał sakrament Chrztu Świętego w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wojciecha w Burzeninie. W latach 1973-1980 pobierał naukę w szkole podstawowej w Burzeninie, po ukończeniu której pomagał rodzicom w gospodarstwie. Dnia 15 czerwca 1984 roku skierował podanie o przyjęcie do naszego zakonu w charakterze brata zakonnego, motywując je postanowieniem, by służyć Panu Bogu przez całe życie i tak przyczynić się do szerzenia Królestwa Bożego w świecie. Do klasztorów Niepokalanowie Włodzimierz Plewiński przybył dnia 7 września 1984 roku, aby w charakterze postulanta rozpocząć swoje przygotowanie do przyszłego życia zakonnego pod kierunkiem ojca Stanisława Grynia. Dnia 29 lipca 1985 roku, pragnąc
poznać szczegółowo obowiązki wynikające ze ślubów i całe swoje życie poświęcić na służbę niepokalanej w zakonie świętego Franciszka, skierował prośbę o przyjęcie do nowicjatu. Roczną formację nowicjacką brat Włodzimierz rozpoczął dnia 26 sierpnia 1985 roku pod kierunkiem magistra nowicjatu ojca Tadeusza Dzwonkowskiego. Będąc utwierdzonym w przekonaniu, że całe swoje życie pragnie poświęcić na służbę niepokalanej w zakonie świętego Franciszka, dnia 30 sierpnia 1986 roku złożył pierwsze śluby zakonne na ręce prowincjała ojca Mariusza Paczuskiego. Dnia 14 sierpnia 1991 roku na ręce gwardiana Niepokalanowa ojca Paulina Sotowskiego złożył wieczyste śluby zakonne, wiążąc się na zawsze z zakonem. Od początku swojego przybycia do Niepokalanowa brat Włodzimierz z dużym poświęceniem pracował w piekarni. Poza swoim podstawowym zajęciem chętnie pomagał przy obsłudze misterium męki pańskiej. Był obowiązkowy w pracy i modlitwie. Bracia zauważali jego pokorę, cichość, posłuszeństwo, szczerość, oddanie i szczególną prostolinijność. Od roku 2016 stan zdrowia brata Włodzimierza zaczął się pogarszać. Na mocy obediencji zakonnej od 11 stycznia do 22 października 2020 roku brat Włodzimierz należał de familia do klasztoru w Stoczku, po czym znów powrócił do Niepokalanowa. Ze względu na stan zdrowia od 12 maja 2022 roku brat Włodzimierz przebywał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w miejscowości Kraszewo-Czubaki koło Raciąża. Wskutek pogorszenia zdrowia 21 lutego 2024 roku trafił do szpitala w Płocku, gdzie zmarł dnia 7 marca 2024 roku. Wiedząc, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy, za świętej pamięci brata Włodzimierza Plewińskiego zanosimy modlitwy i prosimy, aby otworem stanęły się dla niego bramy nieba. Siostry i bracia, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, dziękować Panu Bogu za osobę, za powołanie brata Włodzimierza, za to dobro, które zostawił tu na ziemi, w ludzkich sercach, a także prosić o jego wieczne zbawienie, uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Paganie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, zmarły brat Włodzimierz dążył do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Chrystusa, którego umiłował. Spraw, aby się radował, gdy się ukażesz w chwale i razem ze swoimi braćmi miał udział w szczęściu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według winy naszych nam nie odpłaca. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Wiegom, z czegoś my powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika i wszelki ślad po nim ginie. Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę.
Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy znamy drogę? Wiemy, dokąd idziemy? Przez swoje życie? Tam, gdzie już jest świętej pamięci brat Włodzimierz? Bo dzisiaj trzeba sobie stawiać pytania o nasze życie doczesne i wieczne. Bo wszystkie dni nasze mijają. W psalmie 90 czytamy takie słowa. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Miarą naszych lat jest lat 70 lub, gdy jesteśmy mocni, 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Trudno powstrzymać się od wypowiedzenia pewnych myśli, jakie podsuwa tak poważna okoliczność, ostatnie pożegnanie człowieka, brata zakonnego, Włodzimierza, który przeżył zaledwie 58 lat. Oto dziś odprowadzamy go do bramy innego świata, Bożego świata. Za chwilę zniknie nam z oczu, odejdzie na zawsze, ale jednak zostanie w naszych sercach. Odejście z tego świata brata Włodzimierza skłania do refleksji nad życiem i śmiercią. Pytanie Hamleta, być albo nie być, tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla człowieka, dla którego sensem życia jest Ewangelia i życie wieczne. I trzeba sobie zadawać pytanie, jak przeżyć to życie, to jedyne życie, aby być w wieczności z Panem. Ewangelia radzi wypełniać je miłością do Boga i ludzi. Radzi być dobrym, jak Bóg. Wielki mistyk, święty Jan od Krzyża, zapisał: pod koniec życia będziemy oceniani za miłość. To jest tajemnica życia szczęśliwego tu i teraz. Dla Włodka, najpierw w rodzinie, a później w zakonie franciszkanów, a przede wszystkim w Niepokalanowie oraz tam i potem w wieczności. Życie, śmierć, koniec? Nie. Jezus mówi inaczej. Życie, droga, mieszkanie, wiele mieszkań i droga jest znana. To Jezus, to, który jest prawdą, życiem i drogą. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Chrystus zaś, nasz Pan, umarł i powrócił do życia, by przygotować nam miejsce i zabrać do siebie, abyśmy i my byli tam, gdzie On jest. Bo dom Ojca to niebo, to życie z Bogiem bez końca. Jezus w swoim człowieczeństwie odszedł do Ojca, żeby przygotować nam mieszkanie. Śmierć zatem nie jest końcem naszego życia, ludzkiej egzystencji. Jest przejściem do innego jej wymiaru. Życie się nie kończy.
życie się zmienia. Świętej pamięci Włodzimierz jest obecnie w lepszej od nas sytuacji. Teraz on widzi więcej i jaśniej. Poznaje tak, jak został poznany przez Boga, twarzą w twarz. Teraz już nie wyrywa się jak święty Tomasz i nie zadaje pytań. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? On przebywa już z Panem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przekonuje Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. To dla nas wskazówka, abyśmy zawsze przyjmowali Jezusa jako naszego Pana, Pana śmierci, Pana zmartwychwstania, Pana życia wiecznego. Świętej pamięci Włodzimierz teraz już wie, gdzie jest i gdzie przebywa. I dla niego już teraz nieważne są choroby, czy słabości, czy jego wady, czy może grzechy, jakie popełnił w jego życiu. On już nie musi wierzyć, bo widzi i rozpoznaje Boga w spotkaniu bezpośrednim, w rzeczywistości nieba. Zapewne przez wady i ludzkiej ułomności brat Włodzimierz torował drogę Bożej łasce, tak jak każdy chrześcijanin, jak zakonnik, jak kapłan. Bo można powiedzieć, powołując się na słowa świętego Pawła, że Boga zawsze jest więcej w naszych przywarach, w grzechach czasem, niż w cnotach. Bóg jakby opuszcza 99 cnót na wzór 99 owiec i udaje się za tą jedną wadą, za tym jednym grzechem, aby je naprawić, oczyścić, uleczyć, aby zbawić. Dlatego dzisiaj nie mówimy, że umarł, lecz odszedł. Odszedł do Pana, do swoich współbraci, świętym Franciszku, świętym Maksymilianie, do swoich rodziców, do bliskich, którzy już tam są. Wierzycie, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Mówi dziś do nas Jezus, jednorodzony Syn Ojca, którego Bóg posłał na świat po to, aby Go zbawić, aby zbawić każdego z nas. Nie potępić. Nie chcemy umierać. Każdy chce żyć, chcemy żyć. Nie 58, nie 75 lat, ale jak najdłużej. Takie jest pragnienie każdego człowieka. Włodek w Kraszewie, gdzie od 2 lat się leczył, miał pragnienie, żeby leczyć się i żyć i powrócić do Niepokalanowa. Tam dobrze się czuł. Personel medyczny wspomina go jako grzecznego, uśmiechniętego pacjenta, człowieka i zakonnika, bo wiedzieli, kim jest. Tam się modlił i chodził do kaplicy na Eucharystię. Tam miał przyjaciół. I tam Jezus zaprosił go poprzez szpital do wieczności. A w Niepokalanowie przeżył prawie całe życie zakonne. Jak słyszeliśmy w przedstawionym życiorysie, przyszedł do zakonu świętego Franciszka służyć Panu Bogu przez całe życie i poświęcić się na służbę Niepokalanej. Mówił o sobie, że jest szczęśliwy jako brat zakonny. Bardzo szanował kapłaństwo. Do każdego kapłana, do każdego z nas, z kim rozmawiał, zwracał się: ojcze albo proszę ojca. Nie mówił po imieniu ani bezosobowo. W relacjach z nami nie miał kompleksów. Zawsze serdeczny, radosny. Cechowała go otwartość i skromność. Umiał z wielką prostotą i dobrocią przyjmować drugiego człowieka,
Zawsze był uśmiechnięty w zasadzie. Nie było w nim złośliwości, nikogo nie osądzał i nikim się nie zajmował. Przez wiele lat pracował w piekarni naszego klasztoru. Wielu z nas częstował chlebem, bułkami. Dla odwiedzających go w piekarni, dla wszystkich, którzy przebywali z nim, z którymi się spotykał, można powiedzieć, że brat Włodzimierz był dobry jak chleb, idąc za myślą świętego brata Alberta. Gdy coraz bardziej doświadczał choroby, to zgadzał się na leczenie i był otwarty na wolę przełożonego. Takiego go pamiętamy i dziękujemy Bogu za jego osobę. Życie się nie kończy, ale się zmienia. Ten ziemski epizod jest jedynie chwilą w porównaniu z wiecznością. I dzisiaj każdemu z nas potrzebna jest nam wiara i odwaga w pokonywaniu różnych trudności, chorób, które nas wyniszczają i zmieniają nas często. Ale dzisiaj potrzebna jest każdemu też z nas tęsknota za Bogiem, za niebem, by lepiej żyć. Niech się nie trwoży serce wasze, nie pomrzemy, ani nie pobłądzimy. Znamy przecież drogę, jest nią Jezus Chrystus, zmartwychwstały. Ten, który śmierć pokonał śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem. To On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Życiem wiecznym, bez końca. Amen. Przez naszego Zbawiciela i Dawcę życia przedstawmy Ojcu Przedwiecznemu nasze prośby. Módlmy się za naszego zmarłego brata Włodzimierza, który przyjmował ciało Chrystusa, chleb dający życie wieczne, aby w dniu ostatecznym Bóg wskrzesił go do chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych i dobroczyńców, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych Maryję Grobelną, Krystynę Radosz i zmarłych z rodziny Radoszów, aby Chrystus przebaczył im grzechy i przyjął ich do nieba. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Panie życia i śmierci, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i umocnij w nas ożywiającą miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem
szczerze ufanie Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczy, Tobie żywy zługuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa Cię wiecznie. Od Jego pióry uleżysz bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie. Aniołom swoim każe Cię pilnować, gdziekolwiek stąpisz, będą Cię piastować. Na ręku nosić, abyś idąc drogą go, na ostry krzemień snieg ugodził nogą go, snieg ugodził nogą. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij eucharystyczną ofiarę, którą z ufnością składamy za Twojego sługę brata Włodzimierza, i przez tę ofiarę niosącą wszystkim zbawienie, daj mu życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogogodne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz sam duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, bracie Włodzimierzu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest i śluby zakonne został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta przed trumną, przed ciałem w nawie głównej. Drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twego zmiłowanie, czekam na Twego zmiłowanie, któryś pod postacią chleba, któryś pod postacią chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostyni jest Bóg żywy, w tej hostyni jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stawa go w tym momencie, z nieba stawa go w tym momencie. Jak wielki cud
Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, że chleb w ciało go swe przemienił, że chleb w ciało go swe przemienił, a nam pożywać zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby na nas przez to zbawił, ażeby na nas przez to zbawił. Święty, mocny, nieśmiertelny, Święty, mocny, nieśmiertelny, w majestacie swym niezmierny, w majestacie swym niezmierny. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na Niego go twarz patrzają, gdy na Niego go twarz patrzają. Wszyscy niebiescy duchowie, wszyscy niebiescy duchowie, lękają się i królowie, lękają się i królowie. Niechaj żyje z Tobą Panem, niechaj żyje z Tobą Panem, aż na wieki i wieków, amen, aż na wieki i wieków, amen. Módlmy się. Pokrzepieni świętym pokarmem prosimy Cię, Boże, aby nasz brat Włodzimierz, uwolniony z więzów śmierci, radował się udziałem w zmartwychwstaniu Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Czcigodni współbracia w kapłaństwie i zakonie na czele z ojcem gwardianem Niepokalanowa i księdzem proboszczem z parafii rodzinnej brata Włodzimierza. Kochana rodzino na czele z siostrą i bratem, drodzy siostry i bracia. Przede wszystkim każde pożegnanie, jakim jest uroczystość pogrzebowa, jest okazją do złożenia dziękczynienia Panu Bogu za osobę, którą żegnamy, która przechodzi do życia w tym domu nieludzką ręką zbudowanym, do mieszkania, które przygotował Pan Bóg w niebie. I dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu za dar brata Włodzimierza. Tak jak już słyszeliśmy i w życiorysie, i w homilii, był człowiekiem, który całym swoim sercem chciał służyć Panu Bogu. Po to przyszedł do zakonu, żeby na wzór świętego Franciszka i świętego Maksymiliana wielbić Pana Boga, służyć Mu i służyć bliźnim. I czynił to z pokorą, uśmiechem, radością. Kiedyś miałem okazję, jadąc do świętej pamięci pana Franciszka Gajowniczka do brzegu nad Odrą, podwieźć go na urlop do domu. Razem jechaliśmy i wtedy go tam w domu zostawiłem. Był człowiekiem
pełnym radości, chociaż doświadczonym w ostatnim okresie życia poprzez krzyż cierpienia, choroby. Nieraz Chrystus zaprasza nas, aby ten krzyż dźwigać może w sposób bardziej odczuwalny dla nas i dla innych, po to, by móc darować nam już tutaj na ziemi nasze grzechy i słabości. Nie znamy Bożej ekonomii, ale być może ten krzyż ostatnich lat choroby właśnie w te miłosierne plany Boże został wpisany. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu i Tobie, Włodku, za Twoją posługę, za braterstwo i za ten chleb, o którym była mowa. Wielu z nas pamięta, może jeszcze czuje ten smak niepokalanowskiego chleba, który wychodził z naszej piekarni i był tak dobry, a przecież Ty ten chleb przygotowywałeś i wypiekałeś. Twoje zdjęcie zostały w naszej rekreacji, która została zrobiona w starej piekarni i będą nam Ciebie przypominały i Twoją posługę. Pragnę wyrazić wyrazy współczucia rodzinie, ale także chcę podziękować wszystkim, którzy w ostatnich latach wspomagali brata Włodzimierza, personelowi medycznemu w tym ośrodku, w którym przebywał, a także te ostatnie dni w szpitalu w Płocku. Niech Pan Bóg za wszelkie dobro wszystkim wynagradza. A ponieważ nikt z nas przed Bogiem nie jest sprawiedliwy, dlatego zanośmy nasze prośby, modlitwy. Chrystus obmył brata Włodzimierza swoją krwią w czasie tej najświętszej ofiary. Polećmy go jeszcze Matce Bożej, odmawiając różaniec w drodze na cmentarz, aby ta nasza litościwa Matka, jaką za chwilę będziemy przyzywali, wyszła mu naprzeciw i zaprowadziła przed tron swojego Syna. Po błogosławieństwie kapłani udadzą się do zakrystii, a następnie ksiądz proboszcz Bożenina poprowadzi modlitwę, ostatnie pożegnania i procesjonalnie udamy się na cmentarz klasztorny. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Wygnań cegiewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnań cegiewy, kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki, tylko do Ciebie, ukochanej Matki, u której serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą strapionemu, u której serce
zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, by nas Bóg karał rozgą surowości. Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do Matki uciecze. Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do Matki uciecze. Pożegnajmy serdecznie naszego brata Włodzimierza. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata. Tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejście aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie nas spotka gonie. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Świata. Niech na spotkanie w progach Ojca do Domu po Ciebie wyjdzie litościwa Magata. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste, boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Włodzimierza i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie, niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstały, miej radość wieczną. Czy ja mam przysłuchać?
Może zaczynać już. Raz, dwa, trzy. Intencji brata Włodzimierza odmówmy tajemnicę chwalebne różańca. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Przedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Wolniej odmawiaj, bo końcówkę zabierasz nam. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica druga, niebowstąpienie Pana Jezusa. Thank you.
Dlatego Jezus, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Między niewiastami i jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Łaski pełna, Pan z Tobą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
przebacz nam. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopuszcz szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Włodzimierza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych.
Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś naszą śmierć, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę, brata Włodzimierza, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Spraw, aby brat Włodzimierz, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów. Jako proboszcz parafii, w której urodził się brat Włodzimierz, której w tym kościele naszym parafialnym został chrzczony, tam pewnie też przystąpił do pierwszych sakramentów świętych, do spowiedzi, do komunii świętej, do bierzmowania. Z całego serca dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za życie i całe poświęcenie, cały trud życia zakonnego, oddanego na chwałę Panu Bogu, naszego parafianina. Jako rodzina parafialna jesteśmy zawsze dumni, że są tacy ludzie, jak nasz brat Włodzimierz, którzy odpowiadają na głos Pana, którzy idą za głosem Mistrza Jezusa Chrystusa, za głosem świętego Franciszka. To zawsze też jest wielki dar dla całej parafii, dla najbliższych, dla rodziny, dla rodziców, którzy oddali swojego syna na służbę Kościołowi, dla nas wszystkich parafian. To jest wielki dar. Jako proboszcz kilka razy miałem tylko okazję poznać brata Włodzimierza, kiedy przyjeżdżał na urlop. Raz nas tu gościł w Niepokalanowie z pielgrzymką parafialną, będąc naszym przewodnikiem. Dzisiaj z całego serca też wyrażam wyrazy współczucia jego najbliższym, naszym parafianom. Dziękuję wszystkim za przybycie, za uczestniczenie w tym pogrzebie, za modlitwę za naszego zmarłego brata. I wszystkich serca też pokornie proszę o modlitwę
w intencji nowych powołań zakonnych i kapłańskich i w Polski, i też z naszej parafii, aby ta nasza wspólnota, która dzisiaj oddaje już Panu Bogu naszego zakonnika, naszego brata Włodzimierza, dalej była też matką, która urodzi nowe dzieci do służby Panu Bogu w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Z całego serca właśnie dziękujemy Bogu za dar życia naszego brata. Z całego serca Bóg zapłać te wszystkim za modlitwę. Złóżmy ciało naszego brata Włodzimierza w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie chwale. Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez spadogole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosiernego czy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławionego owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nagam okaż. Ogogo łaskawa, ogogo litościwa, ogogo słodka, Panno Maryjo. Po zakończeniu pogrzebu, na bliższą rodzinę, wszystkich przyjezdnych na pogrzeb zapraszamy na obiad do refektarza klasztornego. Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aga słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Słyszę.
Wytykaniu bez patrzenia. Dwa mikrofony muszę jeden odbyć.